Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Dzisiejszy film miał być o czymś zupełnie innym. Chciałem wam pokazać, jak można przenieść postać z jednego save'a na miejsce postaci z drugiego save'a, na przykład z save'a ekspedycji. Cóż, próbowałem to dzisiaj rano powtórzyć. Okazało się, że naprawili to. W patchu 4.15 już nie możemy wykorzystywać anomalii, żeby się przenosić na miejsce postaci z poprzedniego save'a, więc dupa, film musiał być o czymś innym. Ostatnio, nim nam ekspedycja przerwała, mieliśmy serię o żywym statku, więc żeby ją zakończyć, udało nam się go zdobyć, ale jeszcze nie mamy do niego ulepszeń. Także żeby ją zakończyć, żeby już do tego nie wracać, wspomnimy sobie o tym, jak zdobyć ulepszenia do żywego statku. Generalnie na chwilę obecną są dwa sposoby. Pierwszy jest to misja fregat. Także będziecie potrzebowali do tego frachtowiec. Zalecałbym posiadanie też żywych fregat. Tutaj zdania są podzielone. Obejrzałem kilkanaście filmów różnych właśnie twórców z YouTube'a. Niektórzy twierdzą, że tylko żywe fregaty przynoszą ulepszenia do żywego statku. Niektórzy twierdzą, że każda jedna fregata może przynieść. Nie wiem, na zwykłych fregatach mi się to nie zdarzyło, a żywych tak naprawdę jeszcze nie wysyłałem na misję. Dopiero drugą misję chyba teraz robią u mnie żywe fregaty. W sumie właśnie z niej wróciły. Więc zobaczmy, czy nam się poszczęściło. Dupa. Przynajmniej z tego, co widzę, to dupa. Dobrze, zakończmy tą ekspedycję. Nasze żywe fregaty przyniosły nam jedynie co? Pieniądze. Ale może to też być spowodowane tym, że nie używałem żywego statku w momencie ich wysyłania. Nie wiem, zobaczymy. Wyślijmy je na kolejną ekspedycję. I tutaj, im dłuższa ekspedycja, im bardziej trudna, czy niebezpieczna, tym lepiej. I czym dłuższa. Najlepsze by były takie około 20 godzin. Ja tutaj widzę, że mam maksymalnie 9, czyli trochę Lipton. No ale dobrze, no wyślijmy chociaż na tą 9-godzinną. Gdzie są moje? Ale przypiszmy wszystkie organiczne fregaty do tej ekspedycji i niech sobie zasuwają. Także tutaj sprawdzimy za kilka godzinek, czy mi się poszczęściło. A my teraz poszukamy sposobu drugiego. Co fregaty? Fregaty nam mogą przynieść nową technologię do naszego żywego statku. Ewentualnie, nie wiem jak to po polsku się nazywa, spawning sacks. Możliwość powiększenia naszego magazynu. Drugi sposób, żeby trochę poprawić statystyki naszego
żywego statku. To poczekajcie, tylko znajdę swoją bazę. Odwiedzenie konkretnego układu systemu gwiezdnego w galaktyce Euklidesa. Zaraz się do niego udamy. Oczywiście do tego musicie używać żywego statku. W jakimkolwiek innym statku będziecie próbowali to zrobić, nie da się. Także pamiętajcie, żeby zabrać swój żywy statek ze sobą. Czy na pewno jestem w Euklidesie? Dobrze, na wszelki wypadek przenieśmy się tutaj, bo tutaj przynajmniej będę miał pewność, że to jest Euklides. Sporo osób popełnia właśnie ten błąd, że bierze współrzędne z jednej galaktyki, a znajduje się w zupełnie innej galaktyce. Zejdźmy sobie brutalnie. A znajduje się w innej galaktyce i dziwią się, czemu im współrzędne nie działają. No, zapewne wiecie, ale dla nowych graczy powtórzę. Znaki portalu działają tylko w obrębie jednej konkretnej galaktyki, czyli jeżeli macie znaki portalu z Euklidesa, będą one działały tylko i wyłącznie w Euklidesie. Nie skoczycie na przykład nimi do punktu docelowego w galaktyce Einstein, jeżeli będziecie skakali z Euklidesa. No dobra, jesteśmy na Ziemi, więc sobie ogarnijmy teraz znaki portalu. Znowu jakoś dziwnie pelerynka mi się zachowuje, no jak mnie to wkurza. Wylądowaliśmy na lodowej planecie, ilość bojek mówi mi, że jesteśmy w dobrym miejscu. Więc co, wsiadamy w nasz statek. W sumie muszę poszukać jakiegoś fajnego cholercia, bo zaczynam się powoli do nich przekonywać, powiedzmy, tak? Dobrze, wybierzmy sobie jakieś odległe miejsce. Jeszcze jakąś planetę gdzieś nie mamy. No dobra, to po prostu sobie lećmy w przestrzeń. Wykryto melodię obcych. Petarda. Mamy jajo próżniowe, rozwalamy je. Otrzymujemy ulepszenie. Tutaj nie przejmujcie się, że jest to klasa C, ponieważ przy pomocy nanitów możemy zrobić z niej S-kę, nie? Także don't worry. Teraz jedyne co musimy zrobić, to poczekać około 30 sekund. I ponownie warpujemy. Jeżeli gdzieś w przeciągu minuty nie wykryję wam ponownie melodii obcych,
czasem się tak zdarza. Po prostu zatrzymajcie się. Zawróćcie. I znowu odpalcie warpa. No i mamy. Musiałem czekać trochę dłużej niż myślałem. Dobra, mamy drugie ulepszenie. Ale trzeci raz nam to nie zadziała, więc co musimy zrobić? Wezwijmy sobie anomalię. Zróbmy zapis. Wczytajmy go. Generalnie cały czas pracuję też nad filmem o możliwości zarabiania. Niestety jest tego tyle, że no, trochę czasu mi schodzi, także tutaj jeden z was, chyba jeden z was prosił mnie, żebym coś takiego zrobił i tak jak obiecałem, zrobię. Po prostu no, schodzi mi na tym ciut dłużej niż myślałem. Dobra, wczytaliśmy naszego save'a, więc odpalamy silniki, warpujemy i czekamy na melodię obcych. No, to było szybkie. Dobra, poczekajmy sobie minutkę. Także na pewno to zrobię. No dzisiaj jestem ostatni dzień w pracy. Znaczy się, idę na nockę ostatni raz w tym miesiącu. Później mam tydzień wolnego, więc myślę, że przysiądę i ogarnę ten filmik. Może być w trochę gorszej jakości, ponieważ będę go robił na laptopie. No ale nie aż tak złej, żeby nie szło tego oglądać, mam nadzieję. Dobra, warpnijmy sobie. Także film o możliwościach zarabiania powstaje w bólach i powoli, ale powstaje. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś pytania, piszcie mi w komentarzach. Postaram się spełnić wasze prośby, jeżeli tylko będę w stanie. Jeżeli nie będę w stanie, no to postaram się dowiedzieć, jak to zrobić i wtedy to zrobię. No i mamy kolejne jajo próżniowe. Rozwalamy. Kolejne C. Co tu mamy? Pulsujące serce, rdzenie osobliwości, łącze neuralne. Z tego, co się nie mylę, jest chyba 6 różnych ulepszeń, ale jeszcze to sprawdzę, jeszcze dam znać. No i zdobyliśmy 2 ulepszenia, także wracamy na anomalię. W sumie łatwiej będzie ją tu przyzwać, niż do niej dolecieć, nie? Ponownie zapisujemy, wczytujemy. I szukamy dalszych ulepszeń. To jak widzicie, w końcu fregaty zaczęły przynosić ulepszenia do naszego żywego statku. Generalnie już pierwsza misja przyniosła
psychodeliczne jajko, na komory powiększające naszą przestrzeń magazynową musiałem poczekać trochę dłużej, ale też w końcu się zaczęły pojawiać. A few moments later. No tak, urlop po urlopie, miło było, ale się skończyło. Plus jest taki, że mogę w końcu usiąść do normalnego komputera, nie przy laptopie i jakimś przenośnym mikrofonie, tylko już u siebie, z dupą na kanapie. No i miałem też trochę czasu, żeby pobawić się z naszymi ulepszeniami. Więc tak, co znaleźliśmy? Tutaj macie klasy ulepszeń, jakie najwyższe znalazłem. Czyli do pulsującego serca, niestety najwyższe co znalazłem to jest C, ale tak jak mówiłem, nie jest to problemem, ponieważ za nanity możemy podnieść, zresztą o tym sobie za chwilę powiemy. Łącze neuralne, czyli silnik startowy. Tutaj znalazłem B, do hipernapędu i tarczy. Też maksymalne co znalazłem B, do broni za to już udało się znaleźć obie S-ki. Dodatkowo trzy technologie, które odpowiadają za skaner gospodarczy, za zagłuszanie sondy ładunkowej, tylko za zagłuszanie sondy strażników, kiedy coś nielegalnego przewozimy sobie, i coś, co można by nazwać ładowarką słoneczną do silnika startowego. To ostatnie jest dla mnie trochę dziwne, ponieważ jeśli chodzi o silnik startowy, tutaj mamy. Teoretycznie automatyczne ładowanie ma z automatu, więc nie wiem, czemu to jest potrzebne. Może przyspiesza, nie wiem. Jeżeli się dowiem, z pewnością o tym wspomnę. No, dodatkowo zostawiłem też sobie kilka jajek i zostało mi trochę pęcherzy. Tak jak mówiłem wcześniej, pęcherze służą do maksowania ładunku i technologii. Z jajeczek możemy uzyskać ulepszenia. Technologie też. Ale tylko te trzy, które mi wypadły. No oczywiście jeszcze dodatkowo dochodzą misje fregat, które też mogą nam przywieźć właśnie pęcherze plus jaja. No i co? Wiemy, co nam wypadło. Nazwy trochę się tutaj różnią technologii, ale one odpowiadają jeden do jednego statkom mechanicznym, czyli łącze neuralne, będzie to silnik startowy, pulsujące serce, silnik do zwykłej podróży, rdzenie osobliwości, oczywiście hipernapęd. No i tutaj supresor krzyku, tarcza plus dwa systemy uzbrojenia. I teraz tak. Tutaj macie statystyki maksymalne, które znalazłem. Czyli jeśli chodzi o silnik startowy, koszt odpalenia minus 20. Na wyższe nie trafiłem. Może są, nie neguję tego, broń Boże, ale nie trafiłem na wyższe. Tutaj starałem się uzyskać jak najwyższą manewrowość. Być może ktoś woli na przykład dopalać. Ja się skupiłem na manewrowości. Maksymalne co osiągnąłem to jest właśnie 18%, dopalacz 16%, przepraszam, i zużycie paliwa 20%. Jeśli chodzi o hipernapęd, maksymalne co znalazłem to jest 263 lata świetlne. Ktoś tam na filmie wspominał o 250, że już jest dobrze, także myślę, że jest to jeden z wyższych. Tarcza. Tarcza przy podniesieniu do S-ki zawsze wypadała mi 30%, więc podejrzewałem, że więcej się nie da. Jest to chyba identycznie jak
SK w zwykłych mechanicznych statkach, jeżeli się nie mylę. No i broń. No oczywiście starałem się iść maksymalnie w obrażenia. Także obrażenia 8, szybkostrzelność 3, rozpraszanie ciepła 3. I tutaj nie miałem problemu, ponieważ wszystkie S-ki wypadały mi właśnie w ten sposób, tak jakby nie było czwartej statystyki. Tutaj już sprawa ma się trochę inaczej. Nie wiem, czy są ulepszenia, które mają powyżej dwóch statystyk, ponieważ zauważcie, że mamy tak. Obrażenia, doładowanie tarczy po trafieniu i rozpraszanie ciepła. I występuje to w trzech różnych kombinacjach, czyli rozpraszanie z doładowaniem, rozpraszanie z obrażeniami i doładowanie z obrażeniami. Czy jest ulepszenie, które te wszystkie trzy statystyki ma łącznie? Nie wiem, ja nie znalazłem. Faktem nie sprawdzałem ich dużo, bo około 50 chyba tylko, ale ani razu nie trafiłem na ulepszenie, które by miało trzy statystyki. No i tutaj tak samo, szedłem w jak najwyższe obrażenia, plus tutaj rozpraszanie ciepła, żeby wiadomo, ten ogień mógł sprowadzić jak najdłużej, plus jak najwyższe doładowanie tarczy. Także jeśli chodzi o ulepszenia gwiezdnego statku, z tych specjalistycznych ulepszeń do niego, to by było na tyle. Oczywiście jeszcze możemy zamontować różne smugi statku, możemy zamontować też wszystkie, jak najbardziej, czemu nie, co zwiększy nasz dopalacz. No i wszystkie figurki, jakie mamy, które delikatnie podniosą siłę tarczy, hipernapęd chyba i manewrowość też, jeżeli się nie mylę. Także co, no, jeżeli chodzi o ulepszenia statku, byłoby to chyba na tyle. Szukamy ich w systemie, który wskazałem na początku filmu, albo za pomocą misji Fregat. Wtedy z psychonicznych jajek wykluwamy technologię. Można też spotkać tam w czasie warpowania, ale to jest bardzo rzadkie i w systemach chyba niezamieszkałych tylko anomalie, które nam dadzą. Nie wiem, mi się jeszcze nie udało. Jeżeli mi się coś takiego przytrafi, z pewnością będzie jakiś update'ik. Także tak naprawdę w dość krótkim czasie możemy zdobyć bez problemu wszystkie ulepszenia. A jeśli chodzi o rozbudowę miejsca, no cóż, zależy jakiego będziemy mieli farta. Tak jak mówiłem, mi tych misji Fregat musiało zejść koło 10, nim znalazłem pierwsze. Ale też wysyłałem tak jakby pojedynczo, czyli co 9 godzin 5 fregat wysyłałem na jedną misję. Później się trochę schytrzyłem, rozdzieliłem je na dwie grupy. Także jedna grupa leciała na najdłuższą misję, druga grupa na trochę krótszą, ale za to mniej trudną. Także przyspieszyło to poszukiwania. No i co, jeśli chodzi o samo znajdowanie ulepszeń, to by było chyba tyle. Co do samego zainstalowania technologii, no to zależy kto co chce mieć. Mi generalnie w statkach najbardziej zależy na prędkości, więc idę najwięcej w manewrowość. Także w doładowanych slotach mam pulsujące serce, w zasadzie ulepszenia do pulsującego serca. No a reszta jest, wiadomo, pogrupowana. Główne plus 3 eski, żeby to wszystko się boostowało. Główne 3 eski, tak samo tutaj, tak samo tutaj. Zamontowane wszystkie smugi statku, żeby zwiększyć maksymalnie dopalacz. No i figurki delikatnie podnoszące statystyki statku. Pamiętajcie, że Polo się razem z Artemis boostuje, także dajcie ich obok siebie. Reszta bez znaczenia, są jakby samotnikami.
No i co, to chyba by było wszystko. Jeżeli się dowiem czegoś nowego, uda mi się trochę bardziej poszerzyć wiedzę na temat statku, z pewnością jakiegoś update'a wrzucę. A na tą chwilę to by było wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.